więc jesteśmy świadkami swoistego rewanżu za mistrzostwa polskich służb obrony. Należy mu czerwony, 23 lata, wicemistrz Polski, Wojska Polskiego, stan pojący również formule FA, wielokrotny uczestnik warszawskiej rady, reprezentant PFR Dobre Miasto, Cezary Piwowarę i jego rywal na roczniku niebieskim, 23-letni medalista mistrzostw Polski i Puchar Polski służb mundurowych, walczący pod banderą Wiktorii Ostrołęka, reprezentujący Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych, Filip Falczewski! Więc kategoria do 91 kg. No i zobaczmy, jak w tym rewanżu zaprezentuje się jeden bądź drugi w tym rewanżu na pełnym dystansie, no i pełnym kontakcie przede wszystkim, bo Formuła K1 właśnie charakteryzuje się tym, że można zadawać ciosy i kopnięcia z pełną siłą. Teraz przesunął się ochraniacz na część ochraniacza na stopę Czerkowi Piwowarkowi. Dobry middle, no i odpowiada tym samym Falkowski. Zepchnięty teraz do narażnika reprezentant Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych oraz Wiktorii Ostrołęka. Dobry lewy, jest dokładka prawym w wykonaniu Piwowarka. Dobry, ładny high kick. No niezwykle oddana grupa kibiców Filipa Falkowskiego tutaj cały czas nuci przyśpiewki. Teraz dwa dobre uderzenia na korpus w wykonaniu Piwowarka. Ale jest piękny prawy w wykonaniu Filipa. Od razu dzięki kibicom lepszy odbiór tego pojedynku. Dobry teraz prawy kontrujący. No i próbuje też swoimi ciosami Piwowarek znaleźć głowę Falkowskiego, ale jak na razie potopieczny treniera Zaręby. Dobrze na odchyleniu. Teraz kopnięcia. Ostatnie 10 sekund. No być może zerwą się jeszcze w tych ostatnich sekundach pierwszej rundy zawodnicy. No i druga odsłona pojedynku Czarka Piwowarka z Filipem Falkowskim. No i zaczęło się bardzo, bardzo mocno. Widać, że ta minuta przerwy dobrze podziałała na obydwu zawodników. Jest prawy zamachowy, jest jeszcze lewy, dokładka w wykonaniu Piwowarka, no i oczywiście liczenia nie będzie.
Znów zapięte pod linę Falkowski, ale tym razem nie dał sobie zrobić większej krzywdy. Próbował trafić teraz bójkową akcją zawodnik Wiktorii Ostrołęka. Nadział się na ten prawy. Jednak Filip. I dobre teraz kolano na korpus w wykonaniu Filipa. Szuka prawego sierpowego, przepraszam, Piwowarek. Tak, no ale brakuje trochę tych centymetrów. Teraz gdzieś musnął dosłownie twarz przeciwnika zawodnik z Dobrego Miasta. No i końcówka, dobry, długi, lewy, prosty Filipa Falkowskiego. Dwie rundy za nami, jak na razie naprawdę bardzo, bardzo równo. Trzecie starcik, to wiecznie decydujące. Dobry, długi, lewy, prosty i kolano w wykonaniu Filipa Falkowskiego już na samym początku. No i zobaczmy, jak dalej będzie się rozwijać sytuacja. Jeden i drugi próbuje trafiać swoimi szybkimi uderzeniami. Dobrze, dobrze przez dół pracuje Czarek Piwowarek. No tutaj trzeba go pochwalić za tę akcję właśnie na korpus. Czy to pięściarskie, czy też kopnięcia. Teraz dobry prawy na dół. I jeszcze jeden w wykonaniu zawodnika Fight Club Dobre Miasto, ale nie ustrzegł się oczywiście błędów. Dochodzą te długie ciosy Falkowskiego. Cały czas szuka tego sierpowego Piwowarek. Bardzo dobrze w obronie teraz zapracował w tym narożniku Filip Falkowski. Nie dał się trafić, zebrał wszystko na gardę albo na odchylenia. No i mimo, że to wizualnie powiedzmy, że to Czarek wywierał presję, to jednak nie zapunktował niczym. Teraz znowu rozpuścił ręce, ale znowu wszystko ląduje na gardzie. No i teraz ten zamachowy kącuk gdzieś doszedł w okolice ucha zawodnika ze Ostrołęki. Ostatnie sekundy i ten prawy sierpowy chyba nie dojdzie w końcu do głowy Falkowskiego. Nie doszedł. Tak jest, trzy rundy za nami, no i teraz wszystko w rękach sędziów. To oni zdecydują, czy po raz drugi w tej rywalizacji guru będzie Cezary Piwowarek, czy może Filip Falkowski udanie zrewanżuje się za Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych i ta trylogia może się wtedy dopełnić.
Szanowni Państwo, jednogłośną decyzją sędziów tę walkę zwycięża Cezary Piwowarek! Wielkie oczy zdziwienia Falkowskiego, bo decyzję i to jednogłośną sędziów dostaje Cezary Piwowarek. Drugie zwycięstwo zawodnika z Dobrego Miasta. Ale Falkowski wyraża spore niezadowolenie. Walka była bardzo równa, więc tutaj nie ma się co dziwić, że Falkowski jeszcze na gorąco nie może uwierzyć, że sędziowie podjęli słuszną decyzję. No być może obejrzy sobie tą walkę jutro, może jeszcze dzisiaj, no i będzie mógł sam ocenić, kto był zwycięzcą. Oficjalnie zwycięzcą jest Cezary Piwowarek, to on był lepszy w oczach sędziów.